Hej siemaneczku, ja jestem Aberka i moi drodzy, czytałem komentarze pod ostatnim filmem i w sumie nie tylko pod ostatnim filmem i wielu z was, naprawdę wielu z was pisało mi, abym wybrał się do Bobowic, bo przecież kiedy ja wróciłem na Milionowice i Bobowice, wiecie, tutaj po prostu w ten rejon, to byłem w sumie na Bobowicach raz albo może dwa razy, a tam podobno dużo się zmieniło. Ustalaliśmy z Bobo jakąś granicę miasta, że on będzie miał na przykład miasto dotąd, a Milionowice będą tu, srata, tata, tata, ale nie było mnie tam z tydzień i mówiliście, żebym ja poszedł zobaczyć, co tam się wyprawia, bo jak tak dalej pójdzie, to słuchajcie, Milionowice nie będą absolutnie rozrośniętym miastem, absolutnie słuchajcie, tam po prostu nie będzie. Już tutaj widzę, że słuchajcie, troszeczkę się pozmieniało, dlatego jeśli wy jesteście ciekawi, jak wyglądają teraz Bobowice, co się zmieniło, no bo ja nie wiem, więc może wy też nie wiecie, to oczywiście oglądajcie do końca, bo oglądanie do końca bardzo mi pomaga i subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo każdego dnia macie tutaj filmy oraz na kanale Abra Games też każdego dnia macie filmy. A teraz tak, słuchajcie, przede wszystkim okej, okay, jakby, wow, on tutaj zrobił rzekę, lol, czy wy pamiętacie, słuchajcie, czy wy pamiętacie, tam coś jest, co? Ej, dobra, dużo jest do zwiedzenia, ewidentnie jest dużo do zwiedzenia, wow, ej, moi drodzy, czy wy pamiętacie, co tutaj było? Tutaj był krater, słuchajcie, ja na kanale Abra Games jakieś pół roku temu, z dobre, słuchajcie, pół roku temu robiłem filmik, jak wszystko, słuchajcie, tutaj wysadzałem po to, aby Bobo się miał trudniej dostać do Milionowic i patrzcie, serio, tutaj ten krater dalej jest, jakby, tylko że on jest rzeką. Ej, naprawdę, to robi wrażenie. To robi mega wrażenie. To ile Bobo musiał spędzić nad tym czasu, to ja nie chcę wiedzieć, słuchajcie. Ja naprawdę nie chcę wiedzieć. Jeszcze nie weszliśmy do Bobowic, a już, słuchajcie, takie rzeczy. Wow, ej, serio. Przecież to on tutaj godzinę spędzał. Po prostu godzinę, słuchajcie, spędzał nad tym, żeby zrobić tutaj jakąś po prostu rzeczkę. Dobra, lecimy, słuchajcie, ewidentnie, bo naprawdę już jestem zaskoczony. Ja tego czegoś nie widziałem i faktycznie umówiłem się z Bobo, że jeżeli on zrobi tutaj całe to jeziorko, to wtedy, słuchajcie, przesuniemy granicę, dlatego ja rozwalam teraz właśnie te klocki gliny, bo one wyznaczają granicę, która miała być, ale już jest nieaktualna, bo Bobo wywiązał się z umowy, więc naprawdę, słuchajcie, grubo. Lecimy dalej i teraz tak, co my tutaj mamy, słuchajcie, tu jest jakieś zejście do jakiegoś pseudowięzienia, o którym coś tam, ja kiedyś słyszałem, coś tam nawet chyba w środku byliśmy, więc na razie można je olać. I teraz tak, tutaj, słuchajcie, jest, tu jest, ej, tu jest wioska nowa? Czy co? Ej, masakra, chwila, moment, co tu się dzieje? Ej, tutaj to jest rozwalone tak jak było. Tutaj pamiętacie, kiedyś, mega, mega dawno temu, on miał swoich villagerów, ewidentnie miał villagerów i tutaj, o gościu, obsydian, obsydian z obsydianem i jeszcze raz obsydian, ja, no tak. O, ale, ale tu nie ma obsydian. Okej, okay, ja chciałem mówić, że skąd on ma tego obsa, ale chyba, dobra, zaraz tam, uff. Co? Ej, naprawdę się zmieniło. Dobra, zaraz tam, słuchajcie, wrócimy. Za moment tam wrócimy, ale ja jestem w szoku. Jestem w szoku, co chłop zrobił w tydzień. W tydzień. Nie mam pojęcia, słuchajcie, czym jest ten domek, ale to chyba ma być dla villagerów. Patrzcie, to ewidentnie nawet ma być dla villagerów. Wow, on zrobił, słuchajcie, im dwa piętra. I póki co ma tutaj, słuchajcie, czterech villagerów. Ma czterech villagerów, umiejscowił im, słuchajcie, tutaj łóżeczka. I normalnie wejście, słuchajcie, na górę jest drugie piętro, znaczy parter dla villagerów. Było minus jeden piętro, teraz jest piętro zero. I tutaj, słuchajcie, czy na górze będzie jeszcze, no na to wygląda, słuchajcie, na to wygląda, że tutaj będzie jeszcze jedno piętro dla villagerów, jakby, wow, naprawdę, słuchajcie, ile on w to czasu włożył, w ogóle, jak ten, słuchajcie, budyneczek mega kozacko wygląda, on wygląda jak taki właśnie typowo wiejski budynek, naprawdę mega, mega szacun. Widzę, że też ogarnął tutaj wokół jakieś pola uprawne i w ogóle design całego tego miejsca jest jakoś tak estetycznie zachowany. Naprawdę bardzo estetycznie to wygląda. Muszę przyznać, że naprawdę to jest mega, mega kozackie. Ale słuchajcie, tutaj był wielki obsydianowy kloc, a tam drugi i tam trzeci. What? Tego nie ma. To nawet sobie portu nie naprawił, a słuchajcie, zniszczył to i tutaj są teraz żółwie i tak było pierwotnie. Czy wy to pamiętacie? Moi drodzy, czy wy w ogóle to pamiętacie? Tutaj jeszcze przed wojną, czyli gdzieś pewnie koło lutego, może coś takiego. Faktycznie tutaj były, słuchajcie, żółwie. Ty, spadła do wody, żebyś się nie udusiła. Tutaj były faktycznie, słuchajcie, żółwie. Ja przecież żółwie nawet bo podkradałem. Gdzieś tutaj było zejście, słuchajcie, do mojej jakiejś tajnej bazy czy coś w tym stylu. Wow! Ej, naprawdę, to robi wrażenie, że słuchajcie, tego teraz tutaj nie ma. Ani tej twierdzy, słuchajcie, naszej obsydianowej. To chyba właśnie wybudował Agentik, słuchajcie. Ej, to są małe żółwiki, lol. Ale kozak. Patrzcie, to małe żółwiki. Ej, ale cute. Ej, naprawdę, on jest super cute. Dobra, a tutaj, słuchajcie,
przecież była oj, zbugowała się chyba w choinka. Słuchajcie, tutaj przecież była druga nasza baza. Gdzie ona teraz jest? Tutaj, słuchajcie, grasują żółwie. Są jeszcze, słuchajcie, nasze skrzyneczki. Ej, dalej tutaj mamy jakieś itemy i je można by chyba fajnie wykorzystać. Patrzcie, channeling, infinity, tornsy. Tutaj, słuchajcie, jakieś brodawki. Tutaj też widzę, że jakieś kolejne, słuchajcie, skrzyneczki. Ej, to jest... A tutaj, słuchajcie, była ta moja tajna baza, no nie? Tylko czy ona tutaj się ostała? Za bardzo chyba tutaj już nic nie było, bo tam były zrzucane TNT. Ta! No właśnie, tyle się z niej ostało. Czyli tyle, co nic. Ej, naprawdę, jestem w szoku. Nie było mnie tydzień. I wy mówiliście, Abera, szybko na bobowice, szybko na bobowice. A ja, nie, gościu, po co? I tutaj faktycznie była, słuchajcie, moja druga baza. I ona jeszcze istnieje, tak. Ona, słuchajcie, jeszcze istnieje. To była baza gangu Abery, gdzie my trzymaliśmy właśnie takie najbardziej potrzebne itemy. I tutaj były różne zgromadzenia. Ej, naprawdę, słuchajcie, tutaj to się ostało. Wow, ja zginąłem? Znaczy nie zginąłem, ale dlaczego ja spadłem? Ej, ale tutaj naprawdę wszystko się zachowało w dobrym stanie. Patrzcie na to, tutaj normalnie ja pamiętam, jak Bobo to budował. Ja pamiętam, że to Bobo odkrył w końcu i on to wybudował. Ej, naprawdę, naprawdę, że to zostało. Ale widzicie, obsydian, inwestycja pod tytułem obsydian. Ej, naprawdę, to robi, słuchajcie, robotę. Ej, mega, naprawdę, słuchajcie, mega. Ja, ale kozak. Ej, naprawdę, słuchajcie, totalny kozaczek. Tutaj było przejście do kolejnej bazy, jeżeli się nie mylę. No, tutaj było przejście do... Tak. Tak, tak, i mapa wszystkiego. Ale dobra, słuchajcie, nie to mieliśmy zwiedzać. Nie to mieliśmy zwiedzać. My mieliśmy, słuchajcie, zwiedzać Bobowice. Znaczy to w sumie też to Bobowice. Ale wiecie, to co Bobo tutaj pozmieniał. Więc tak, tutaj na razie, słuchajcie, nic się nie pozmieniało. Więc wyłazimy na górę i zobaczymy, co on jeszcze tam pozmieniał. Bo tutaj, jak sami, słuchajcie, widzicie, naprawdę te Bobowice uległy zmianie. I to jakiej zmianie. Dlatego, słuchajcie, lecimy dalej z tematem. Ale ja was zapraszam oczywiście na www.abraety. Czyli pierwszy link w opisie, jest to strona mojego sklepu, możecie zakupić kozacką koszuleczkę Abrateam, czy to białą, czy czerwoną, czy jakąkolwiek inną, słuchajcie, w jakimkolwiek kolorze. I słuchajcie, są produkty back to school. Dokładnie tak, możecie epicko rozpocząć rok szkolny z takim plecakiem, to aż chce się chodzić do szkoły. I słuchajcie, są zarówno białe, jak i czarne plecaki. Oraz do każdego plecaka jest kurier gratis. Czyli jeśli kupicie plecak, to macie przesyłkę gratis. Czyli na przykład kupicie plecak i kubek, też macie przesyłkę gratis, no nie? I są, słuchajcie, i Abrateam, i Boboteam, i różne inne wzory, więc obczajcie koniecznie. 18 litrów ma ten plecak. Bez problemu mieści się w sumie w nim wszystko. Strój na WF, szkolne jakieś tam książki, bidon na wodę, śniadaniówka. Polecam obczaić, bo także są worki na plecy. No, w sumie to każdy by takiego zazdrościł. Szczerze? To pewnie tak. No, a teraz tak, słuchajcie, lecimy dalej z tematem. I co my tu mamy? Tutaj są... Widzę jakieś opustoszałe dalej domki. Tutaj są właśnie te skrzyneczki dalej. Ej, to on powinien akurat naprawić. Ewidentnie to Bobo powinien... Oj, przepraszam. To powinien akurat naprawić, bo tutaj jest co naprawiać. A teraz tak, z kolei... Wow, jeszcze nawet patrzę, skorupy żółwia tutaj leżą. Ej, no tak, bo żółwie dorosły, więc słuchajcie, leżą skorupki. I z tego można, słuchajcie, hełmik zrobić. To czekajcie, ja tutaj to wyzbieram. Mamy, słuchajcie, już w tym momencie 4. Jeszcze jednego potrzebujemy i będziemy mieli skorupę żółwia. Znaczy hełm żółwia, nie? Ej, mega. Naprawdę, słuchajcie, mega, jak to teraz wygląda, nie? To wygląda tak, tak dziewiczo. Czy chociażby ta rzeczka, nie? Ja, jakby to wygląda, jakby on się tutaj wprowadził 2 tygodnie temu. Jakby tutaj nic nigdy nie było, nie? Ej, naprawdę, na mnie osobiście to robi, słuchajcie, kolosalne wrażenie. Po prostu kolosalne wrażenie. Robi to, co on tutaj... zrobił, w sumie, nie? I ta choinka, widzę, że też troszeczkę poprawiona, słuchajcie, bo chyba nie było takiego szpikulca w niej. Zobaczymy, czy on coś w ogóle w środku te... Aj, to był jeszcze jakiś domek, słuchajcie? Ej, tutaj dużo było rzeczy, on tutaj wszystko pozmieniał. Patrzcie, przecież tutaj była też ta jeszcze jedna baza. To czekajcie, wejdźmy tutaj na górę, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj była jeszcze kolejna, ostatnia baza. Tutaj była ostatnia nasza baza. I tutaj też nic niej nie zostało, moi drodzy. No, tylko tutaj tyle, co crafting. Tutaj on, tego nie było. Tutaj, no właśnie. No właśnie, coś tak czułem. Chciałem to powiedzieć, że on ewidentnie, słuchajcie, ukrył to pod skałą. Ewidentnie. Chciałem już to mówić, bo coś mi tak śmierdziało. Słuchajcie, on ewidentnie... Tam skopał. W tamtej poprzedniej skopał. Ale w tym ewidentnie nie skopał, tylko ukrył po prostu. Ale to dobrze wygląda. Ale ja nie będę, słuchajcie, mówił, że źle, bo wygląda to naprawdę mega, mega kozacko. Czekajcie, zaklejmy to, żeby właśnie tutaj dziury nie było. Dobra, tutaj zrobimy sobie w ten sposób. Okej. I zobaczmy, jak to faktycznie wygląda, bo widać, że tutaj była baza. Widać, że tutaj była baza, ale wygląda to jak taka przykryta ziemią góra śmieci. Spoko jest, nie? Tutaj też to wszystko jest przykryte. Widać, że tak, że ewidentnie tak nie było,
ale i tak wygląda to genialnie. Wygląda to naprawdę genialnie. Ej, naprawdę, całe te bobowice wyglądają moim zdaniem o niebo lepiej, ale z drugiej strony o niebo gorzej, bo mnie te obsydianowe bazy się podobały i to bardzo. Nie wiem, czy wam też. No, to. Dirt. To wysłuchajcie też, napiszcie, czy wam się podobały, bo moim zdaniem one były co najmniej urokliwe. Co najmniej urokliwe. A, jeszcze zapraszam na mój Instagram. Abra i ty macie tutaj na animacji narysowane i pod kamerką także, słuchajcie. W opisie także. No. Więc zapraszam. I teraz tak, całe te bobowice, słuchajcie. Czemu on na przykład tego nie skopał? Ej, nie rozumiem. Dlaczego on tego nie skopał? Takie małe pypki mu, słuchajcie, pozostawały. I on tak jakby nie chciał tego skopać? Nie rozumiem. Dobra, lecimy teraz w głąb bobowic i zobaczymy, słuchajcie, co się zmieniło w środeczku. Ewidentnie, słuchajcie, no patrzcie, takie klocki on zostawia pojedyncze? Serio? Naprawdę on o to nie dba? Tak totalnie? Wow! Okej. To nie są rzeczy, które on powinien tutaj trzymać, ewidentnie. Ewidentnie, słuchajcie, to nie są rzeczy, które on powinien trzymać. Naprawdę, to trzeba uważać, jak on ma dostęp do, słuchajcie, takich rzeczy. Tutaj to jest przejście akurat do milionowic, jeśli się nie mylę. Tak, tutaj to po staremu, słuchajcie, jest przejście do milionowic. Oczywiście troszeczkę tutaj powybuchało. Jakżeby inaczej, wiecie, jak to było za czasów naszych wojen. Tam troszeczkę czasem coś wybuchło. Ale teraz tak, słuchajcie, wbijamy się tutaj do środka i zobaczmy. Okej, tu jest naprawione. Tu jest naprawione, szapoba, spoko, słuchajcie, naprawdę spoko. Tutaj widzę, że zostawił tak jak było, tak jest. I to wygląda nieźle, i tak to, słuchajcie, wygląda, tak szczerze mówiąc, całkiem nieźle. Ale to można by na pewno fajnie też udekorować. Gdyby tutaj, słuchajcie, wszędzie tutaj poustawiać szklane szyby w takich miejscach. Tutaj, słuchajcie, szklaną szybę. Żeby to było widać, te przestrzenie, te pomieszczenia, to by było genialne. To by było naprawdę genialne. Widzę, że sobie on... O! Tam są na tabli... Ej, dobra, to słuchajcie, zaraz tam pójdziemy, bo widzę, że on sobie troszeczkę tutaj pozmieniał. Dalej przejście, słuchajcie, zostały takie, jakie, słuchajcie, tutaj były. Okej, dobra, nie chcę też tutaj niczego psuć, tutaj jest płyteczka, tutaj dalej było zejście w dół. Okej, czyli tu się nic nie pozmieniało, ale tutaj widzę, że ponaprawione to jest. Widzę, że, słuchajcie, tutaj to jest ponaprawiane i to grubo, zaraz tam zejdziemy na dół. Tutaj bez zmian, wywalił tylko te braming standy i tak dalej, natomiast tu... No tak, tu był jakiś domek Elviso w bobowicach, jeśli się nie mylę, i to jakby, ja nie rozumiem, bo to on ogarnia z zewnątrz takie rzeczy, a tutaj co? Co to jest? To jest prysznic. To jest prysznic, można się umyć. On ogarnia jakieś dziwne rzeczy, słuchajcie, typu właśnie tam ta szkoła dla villagerów i wiecie, całe te pola uprawne, co na początku odcinka oglądaliśmy. Ej, ten prysznic jest genialny, ale faza. Ej, patrzcie to. No, a nie chcę tutaj załatać takich dziury w ścianie? Nie, naprawdę. Nie rozumiem, słuchajcie, nie rozumiem, dlaczego on tego nie chce zrobić, ale spoko, to nie mój interes. Nie będę, słuchajcie, tego tutaj wobec tego oceniał. My lecimy, słuchajcie, dalej. I co my tutaj mamy? No właśnie, on ma tutaj wszystko rozwalone. Tutaj cały ten jego stary magazyn, słuchajcie, jest rozwalony. I on tego nie chce naprawić? Co? Ale z jakiego powodu? Nie, naprawdę, bo ja rozumiem, że tu jest dużo roboty, ale to on tego nie chce naprawić, a robi sobie jakieś duperele? Okej, to jest podejrzane. To jest, słuchajcie, naprawdę co najmniej podejrzane, że on właśnie zajmuje się rzeczami, którymi nie powinien się do końca zajmować. Tam są jakieś tabliczki, więc zaraz tam zejdziemy. Ej, ale tutaj to on sobie powyrównywał wszystkie te ściany. Ewidentnie, słuchajcie, tu jest powyrównywane wszystko. Widzę, że... Wow! Okej, ten magazyn zrobił... No dobra, to tutaj zrobił dobrą robotę. Tutaj to, słuchajcie, zrobił dobrą robotę. Zobaczmy, co on ma w skrzyneczkach. Tutaj pusto. Tutaj, słuchajcie, też pusto. Tutaj też. Ale tutaj to, jakie on ma i te masy. Patrzcie to. No, ej, a to nie jest mój w ogóle. Hej, przypadkiem? Jeden albo drugi, one są identyczne. Ej, ale naprawdę, patrzcie, jakie... To są moje? A może dobra, może on też takie miał. Ale naprawdę, to są genialne itemy, słuchajcie. To są najlepsze hełmy w sumie w grze. To są naprawdę, słuchajcie, najlepsze hełmy w grze, czy tutaj najlepsze budki w grze, więc no, ciekawie, łuki widzę, że tutaj bez rewelacji, gravel to tam nas nie obchodzi, troszeczkę stona. Nic mu nie mówcie, ale ja potrzebuję na własny... Dobra, żeby nie było, że go okradłem, to dam mu, słuchajcie, wiaderko z lawą, nie no, dam mu grzyba, bo ja bym potrzebował trochę tego stona, więc pozwoliłem sobie go trochę zabrać, nieważne, nikt tego nie widział. Jeżeli nie widziałeś tego, to napisz w komentarzu pozdro, no, więc bądź dobrą mordeczką i powiedz, że tego nie widziałeś. A teraz tak, tutaj liście, słuchajcie, z kolei, jakieś duperele, tutaj też duperele, trochę drewna, drewno też kusi, żeby zabrać, ale nie będę mu, słuchajcie, drewna zabierał.
bo to tylko drewno. Trochę jedzonka. Tutaj też widzę, że jakieś roślinne rzeczy, to też by mi się nie przydało. Nie no, ja w ogóle nie powinienem myśleć o tym, co by mi się przydało, co nie. Ale... ale Silk Touch to już tak. Silk Touch to już bardzo. Silk Touch to już bardzo chętnie. To jakieś kowadełka, słuchajcie. Name tagi. Tutaj slime bloczki. Tutaj nic i tutaj też nic. Jakieś tutaj netherowe. TNT. Obsydian. Ej, ale jakby on przeniósł cały swój obsydian do tej jednej skrzynki, to myślę, że... A, to właśnie chciałem powiedzieć, żeby tak... co? Chwila, to on by miał dwie całe skrzynki. Nie, nie będę, nie będę tego komentował. Dobra, dirt, słuchajcie. Tutaj jest dirt wobec tego. Jeszcze grass dirt, zwykły dirt. Tutaj sticky pistony. Tutaj też black wool, czyli czarna wełna. I teraz tak, jakieś zwierzętowe rzeczy. Tutaj redstonik, tutaj to. Ale diaksyto... A, tutaj są. Dobra, bo właśnie chciałem się pytać, że gdzie są diaksowe rzeczy. Tylko tak mało? Coś mi się wydaje, że on kręci. Coś mi się wydaje, że tego było więcej. No ale dobra, tutaj mamy, słuchajcie, kolejne... A nie, to jest przejście już do żółwików. Okej, tutaj u żółwików trochę się zmieniło, czekajcie, tutaj trochę się zmieniło. Zaraz wrócimy w ogóle do tamtego pomieszczenia, ale... Aha! Tu jest po prostu wejście i wyjście z bazy w razie co. Ale to dlaczego to jest obsydian kobyl? Dlaczego on tego nie chce dlaczego... Niby wszystko jest takie ponaprawiane, uregulowane i tak dalej, a z drugiej strony taki syf zostawiony. No patrzcie, no co, co? Ja nie rozumiem go. Nie rozumiem, tutaj słuchajcie jakiś zej... O nie! Wow! Wow, zaraz tu wrócimy, ale ja chcę, słuchajcie, to obczaić, co tam jeszcze było. Chwila, momencik, bo to naprawdę, to słuchajcie, jest do ogarnięcia. Dobra, biorę, słuchajcie, fajerwerkę i wlatuję tutaj szybciutko i chcę zobaczyć, co tutaj jeszcze jest, bo tutaj... A nie, tutaj już jest tylko ten syf. Dobra, jak tu jest tylko, słuchajcie, już ten syf, no to spadamy wobec tego znowu tutaj w dół i zobaczmy, co tutaj się znajduje. Tutaj są jakieś jego też śmieciowe itemaski, no chociaż to średnio nazwać się śmieciowymi. Jakieś kowadełka, słuchajcie, tutaj leżą, jakieś kurki się tutaj wykrywają. Krystian, Tobix i tak dalej, spoko. Jest, no, jakiś konik szyszka. Oj, przepraszam, nie chciałem. To jajko było. Szyszka. Okej, okay. Krzysia tutaj nie widzę. O, jest Krzysiu, kąpię się, jak się masz. A to jest Abra Nubek, hehehehe. Wpadajcie na sklep Abra Ity. Okej, okay. Nie wiem dlaczego zostawił te tabliczki, ale wpadnijcie. www.abraety. Macie plecaki, macie, słuchajcie, koszuleczki, więc naprawdę wydaje mi się, że warto. Ale dlaczego on tutaj to zostawił, to nie wiem. Tutaj są kolejne, słuchajcie, jakieś przejścia. Jakieś... Ej, naprawdę! Tutaj to troszeczkę się pozmieniało. Naprawdę, on ma teraz tak dużo tego terenu, że to szok jest jakiś. Ej, serio, to jest totalnie szok. Okej, okay. I to jest jego laboratorium, tak? Dobra, no to laboratorium to już my znamy. Tutaj w dół też było, okej. Okay. Dobra, to my to akurat miejsce już, słuchajcie, tutaj znamy. Ale tutaj widziałem jeszcze jedno, słuchajcie, że było przejście tu. I czym to jest? No to jest na pewno kopalnia, to na pewno jest kopalnia, to o tym się nie przejmuję, natomiast to... Okej, okay, tutaj była ta jeszcze jedna tajna baza, nie wiadomo kogo, nie wiadomo którego z chłopaków, ale faktycznie tutaj była jeszcze taka jedna tajna baza. Nie wiem, to wy możecie pisać, czyje to jest. Ej, ale w każdym razie, faktycznie te bobowidze to, słuchajcie, się porozrastały i to tak naprawdę mocno, mocno się, słuchajcie, porozrastały. Ty, no co to jest w ogóle... Ej, serio, kurczę. Ja w ogóle, słuchajcie, nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym, że to, słuchajcie, naprawdę się aż tak rozwinęło tutaj. I znowu jesteśmy w tym pomieszczeniu. Ej, on tutaj jeszcze ma dużo pracy na pewno do włożenia, nie? Ale kurczę, serio. Jakby mnie tutaj tydzień nie było i nagle wchodzę na bobowice, a tutaj takie co... No i nawet nie naprawię sobie pomostu. Czajcie to? Ja tego nie czaję osobiście. Ja tego po prostu nie czaję. Ej, ale co jest grane? Naprawdę, że on to w tydzień wszystko zrobił. Wow. Wow, to jak to teraz wygląda, to jest świat po prostu zupełnie inny. To jest niebo a ziemia, po prostu jakiś szok. Szok i niedowierzanie. On robi takie budynki, a nie chce sobie ogarnąć na przykład pomostu swojego. Nie, nie rozumiem, nie rozumiem. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, czy Bobo coś tutaj ukrywa, jeśli macie sugestie odnośnie tego, że mam coś jeszcze tutaj przeszukać, to oczywiście piszcie i subskrybujcie kanał. Subskrypcja jest super ważna, bo rozpoczynamy teraz poszukiwania Agent X-a. Codziennie są tutaj filmy, codziennie są na kanale Abra Games, więc subskrybuj z dzwonkiem. Oraz wpadajcie na www.abraety, kozackie koszuleczki na was czekają. Oraz, słuchajcie, produkty back to school. Do każdego plecaka jest kurier gratis. Tak, są i Abra Team, i Bobo Team. Są różne grafiki, zarówno plecaków, jak i worków. Obczajcie sobie, są plecaki czarne i białe. 18 litrów, zmieszczą się książki, woda, strój na włos, wszystko co potrzeba. www.abraety, a ja wam bardzo dziękuję. Dobrego dzieńczka, eleczko i pół!